Cześć, witaj cię, tajningowy dziadzia. Firmy już nie ma, zawinęła się, ale został mi produkt, dostałem, więc pokażę ci, jak działa. Owadów wiele nie ma. Clayton, płyn do usuwania owadów. I słuchaj, no trasa 400 km do Piekar Śląskich, do brygady z DS Detailing, których serdecznie pozdrawiam. Po evencie właśnie, jak wróciłem, minęło jakieś teraz 3 godziny. I za wiele nie złapał. Oczywiście prędkość odpowiednia, jaka, no, autostradowa, o tak powiem. Wiesz co, no, chrabąszczy tu wiele nie ma, ale lecimy. Zapach wąchałem, już jest zasadowy, więc tutaj nie można powiedzieć, że ten produkt pachnie. Atomizer złapałem pierwszy, lepszy, to jest chyba z K2 i pięknie rozprowadza ten produkt, naprawdę. Super, tutaj jeżeli chodzi o rozprowadzenie, rewelacja, tu jest, widzę ich trochę więcej, o, tu jakiś glucik. Zapach nieprzyjemny, mega. Jak się zarzuca, drażni w nocha, naprawdę. Ale, co mi się podoba, produkt jest oleisty, taki tłusty, fajny, a rozpryskuje się całkiem przyjemnie, więc może zrobić robotę. Zaraz zobaczymy, tu jeszcze są chrabąszcze na szybie, na lusterku standardowo, później będziemy płukać. Ok, szybę to, o, wieje niestety, przepraszam, jeżeli będą szumy. Nie lubię pryskać szyby, bo to, kurczę, wiatr zabiera mi na całe auto. Ale ofiary muszą być z tego tytułu. Ktoś musi cierpieć. Cierpi mój lakier, moje auto. Już tam leci smuga. Rozpuszcza i to fantastycznie. PH myślę, że 12, jak nic tutaj. To będzie pewna zasada i to taka mocna. Teraz będziemy sprawdzać. Tu też dużo chrabąszczy. Podoba mi się to, że on jest taki żelowy, naprawdę, rewelacja. Tu widzę, że już zjeżdża, już się kończy. No ja z tym to ryzykuję niestety, no ale co zrobić, ktoś musi zaryzykować. Na szczęście, nawet jak mina rozrabia, to już tego produktu nie kupisz, jak się okaże, że jest niebezpieczny. Pożegnaj. Tak, wypłukuje się tak właśnie jak na oleisty produkt. To co, może sprawdzimy pacha, niech sobie chwilę posiedzi. Tim, tirim, tim, tim, ciach. W kieszeń? Nie w kieszeń, tu psikniemy. Ale co będziemy psikać? Przecież tu mamy... Proszę bardzo. Ło, panie. No chciał, nie chciał, słuchaj. Tu dwunasteczka, aż miło. Dobra, to już wiemy wszystko. Teraz tak, tu przysechł. Szyby to się nie martwimy. Na szybę to się nie martwimy. Patrzymy na lakier, żeby na lakierze nie zostało go, nie przysechł za mocno. Tak się nie baw, pilnuj tego, mi tutaj znowu przysechł. Tutaj leży powłoka, którą prawdopodobnie mogę też uszkodzić. Wiesz co, niestety zjeżdża i on tak jakby się zjeżdżał właśnie i robi takie, kurcze, przestrzenie wyschnięte, co mi się nie podoba, a chwaliłem go na początku. Jednak żele to żele. No i ten zapach rzeczywiście jest przeszkadzający. Dobrze, że wiatr jest troszeczkę, że tak powiem, nie w moją stronę. No dobra, to co? Tutaj owady na rejestracji widzę, że tak słabo rozpuścił. Dam mu jeszcze chwilę. Lusterka już sobie smyrnę, słuchaj, bo mam obawy. Niestety. Więc sobie już szarpnę. Pierwsze wrażenie, szału nie ma. Naprawdę myślę, że większość to zrobiła to myjka. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Masakra, to mało powiedziane. Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie, to dziadzi orędzie. Ale tu na przykład chrabąszcze ładnie mi zebrało. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dobra, wszystko wiem. Słuchaj, wiesz co? Mam wrażenie na początku fajne sprawia, że jest taki tuściutki, śmierdzi zasadą, ale jeżeli chodzi o zwiększenie robali, słabo, naprawdę słabo. Tak mam wrażenie, że bardziej myjka jest biła, bo są produkty, które fajnie zmiękczają. Czuję, że ten robal jest taki
delikatniejszy. Tu tego uczucia niestety nie mam, a wypłukanie go to jest masakra. Z jednej strony może i dobrze, że już nie ma tego produktu akurat. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!